Dzisiaj czas na uhonorowanie tych, którzy są przy budżecie obywatelskim aktywnie od początku. To my ich chcemy pokazać i jednocześnie im podziękować za to, że przez tych 5 edycji współpracują z miastem, zgłaszają projekty, są odpowiedzialni. No i przede wszystkim dziękujemy im za to, że są zaangażowani. Jestem entuzjastą tego budżetu z tej prostej przyczyny, że to jest coś robione dla tej naszej bardzo małej ojczyzny, typu podwórko, typu osiedle. To jest takie nasze mini społeczeństwo i coś, co nam na podwórku, na osiedlu jest potrzebne. Coś, czego nie było, nie można było zrobić wcześniej, a w ramach tego budżetu te pewne rzeczy można porobić. Czy to chodniki, czy to oświetlenie, czy to parkingi. Takie projekty składałem i udawało mi się przekonać sąsiadów, mieszkańców. 4 moje projekty przeszły do realizacji przez te lata, także coś fajnego to jest. Pomyślałam, że w tym jeszcze nie ma takiego do skakania niczego. No i postanowiłam zrobić projekt. No, najpierw musiałam wszystko zaplanować, potem musiałam drukować papiery, wypisywać papiery, a potem na końcu zbierać podpisy. Zbieranie głosów jest troszeczkę ciężkie, ale możliwe spotkanie z mieszkańcami, porozmawianie o naszych bolączkach czy nowych projektach, co byśmy chcieli zrealizować. Później jest głosowanie, no i oczywiście, jeżeli nasze projekty przechodzą, to się bardzo cieszymy i są realizowane. Córka namówiła mnie do tego, żebym zainscenował pomysł budowy placu zabaw. No i tak się rozpoczął, że tak powiem, mój etap takiej edukacji między Urzędem Miasta a moją osobą. Szczerze to już nie pamiętam, bo tych pomysłów było tyle, że no nie sposób tego spamiętać. Brałem co roku udział w tym, zgłaszałem kilka projektów, to było od placu zabaw, kończąc na zwykłe kosze na śmieci. Na pewno ważne jest to, że mieszkańcy mają głos. Często zwracają się z różnymi pomysłami do nas i chcą coś zrobić. Przychodzą z wnioskiem, to bardzo dobrze, tylko że często jest tak, że to temu jednemu mieszkańcowi wydaje się, że potrzebna jest inwestycja taka albo inna. Co więcej, ona nie jest bardzo droga. W związku z tym dziś mówimy, dobrze, jest budżet obywatelski, można zgłaszać pomysły, trzeba zyskać poparcie mieszkańców, no a potem w głosowaniu potwierdzić, czy ta inwestycja, czy to działanie, czy wydarzenie jest potrzebne, czy nie. Oczywiście to też jest pokazanie mieszkańcom, że mają decydujący głos w sprawach dotyczących miasta i inwestycji w tym mieście. A przed nami kolejny budżet w przyszłym roku, więc nie kończymy tutaj dzisiaj tym podziękowaniem. To tylko taki przystanek na chwilę.